Przed kamerą Rekord TV nowy szkoleniowiec rekordzistek, ekstraligowych rekordzistek Zbigniew Witkowski. Witam w Cygańskim Lesie. Witam serdecznie. To nie pierwsze nasze spotkanie w tym miejscu. Znamy się już dobrych kilka długich lat i pierwsze spotkanie miało miejsce właśnie na tym obiekcie, tylko że okoliczności były nieco inne. Okoliczności były inne, ale bardzo przyjemne. No, Rekord Bielsko-Biała wspominam bardzo dobrze. W 2009 roku zostałem trenerem reprezentacji Polski kobiet do lat 15, pierwszym trenerem tej kadry i ta kadra właśnie taki historyczny pierwszy swój mecz rozegrała tutaj na stadionie Rekordu i tutaj zwyciężyliśmy 1-0 z reprezentacją Czech. Czyli także miłe, wspomnienia świetne. Miłe wspomnienia, to prawda. Dodam tylko, że potem zostałem trenerem reprezentacji Polski do lat 17 kobiet i wielokrotnie gościliśmy tutaj na zgrupowaniach, na obiektach Rekordu Bielsko-Biała. No i bardzo dobrze wspominam ten czas, tu warunki są znakomite. Były i są do tej pory. No i aby dopełnić tego historycznego wątku, dodajmy, ta kadra sięgnęła po Mistrzostwo Europy. Tak, w 2013 roku w finale z zespołem Szwecji zwyciężyliśmy 1-0, zdobyliśmy złoty medal Mistrzostw Europy. To był pamiętny sukces 2013 roku. Przejdźmy do aktualności. Jesteś po pierwszym spotkaniu ze swoimi podopiecznymi. Pierwsze wrażenia. No właśnie, pamiętamy o przeszłości, ale teraz myślimy o tym, co właśnie tu i teraz. Wczoraj odbyliśmy pierwszy trening. Na treningu uczestniczyły zawodniczki na co dzień występujące w pierwszym zespole Rekordu, ale również młodsze zawodniczki z Centralnej Ligi Juniorów U17. Jest potencjał, jest z kim pracować, trzeba patrzeć w przyszłość i myślę, że dobrze się przygotujemy do nadchodzącej rundy rozgrywek. No to skoro wkraczamy już w tę materię, zadam pytanie związane z celem głównym, rywalizacją o utrzymanie w Ekstralidze. Czy trener lubi hazard? Nie lubię hazardu, natomiast nie traktuję tego w kategoriach hazardu. Wyznaczyliśmy sobie takie trzy jasne cele. Tu nie ma się co oszukiwać. Pierwszy cel to jest utrzymanie się w Ekstralidze. Utrzymanie się na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym. To jest jakby klucz, natomiast drugi cel to jest dalsze budowanie silnego zespołu i dalsza poprawa gry drużynowej, zespołowej. Natomiast trzeci cel, dla nas równie ważny i kluczowy, to jest taka poprawa na poziomie indywidualnym każdej zawodniczki. Żeby każda zawodniczka po danym etapie, bo to jest nowy etap, załóżmy po skończeniu tej kolejnej rundy rozgrywek, mogła sobie powiedzieć, że poczyniła znaczny postęp, że to ma sens, to idzie w dobrym kierunku. To są te trzy zasadnicze cele. Utrzymanie się, budowa silnego zespołu, poprawa gry drużynowej, ale również postęp w zakresie indywidualnych umiejętności każdej z zawodniczek. Skoro nakreślone zostały jasno i klarownie cele, zadam takie pytanie o to, czy i na ile ewentualnie zmieni się personalnie skład rekordzistek? Na chwilę obecną trenujemy w tym składzie, który występował we wcześniejszej rundzie. Natomiast planujemy takie otwarte treningi selekcyjne, na które one najprawdopodobniej już rozpoczną się od przyszłego tygodnia i na te treningi zaprosimy różne zawodniczki, które chciałyby w Rekordzie występować. To będzie możliwość sprawdzenia tych zawodniczek na tle naszych piłkarek i zobaczenia ewentualnie, jaką przydatność mogłyby stanowić dla naszego zespołu. Takie otwarte treningi selekcyjne, na które w zasadzie każda zawodniczka pretendująca do gry w Rekordzie będzie się mogła zgłosić. O szczegółach w formie pisanej już niebawem na stronie Rekordu. Tam odsyłamy. Natomiast od trenera chciałbym się nieco dowiedzieć o przygotowaniach, tych zimowych przygotowaniach do wiosennej części sezonu 2021-2022. Z jaką częstotliwością będziecie trenować? Jakie gry sparingowe w planach? Cały plan przygotowań nie jest jeszcze do końca ściśle zamknięty. Natomiast na chwilę obecną możemy powiedzieć, że trenujemy, jeśli chodzi o zajęcia na trawie, 3 razy w tygodniu. Do tego dochodzą 2 razy w tygodniu zajęcia w futsalu. W te treningi wprowadzane są również zajęcia motoryczne. Jeśli chodzi o gry kontrolne, to na razie mamy na chwilę obecną już zaplanowane 4 gry. Pierwszy mecz to jest taki z przeciwnikiem z wysokiej półki, bo są Czarni Sosnowiec. Kolejny mecz to jest rywal nasz bezpośredni, bo to jest Tarnowia. Trzeci mecz gramy ze Sportową Czwórką Radom. I wreszcie 4. mecz już zakontraktowany, to jest z Czarnymi Sosnowiec 2, które będą uzupełnione również zawodniczkami z Czarnych Sosnowiec 1. Takie 4 wartościowe gry kontrolne, ale jeszcze planuję
3-4 kolejne sparingi. Myślę, że do końca tego tygodnia już zamkniemy temat gier kontrolnych. Poruszyłeś już ten wątek dość istotny, żeby nie powiedzieć kluczowy, godzenia obowiązków futbolowych z futsalowymi przez zawodniczki. Jak w tej materii wygląda porozumienie z trenerem ekstraligowych zawodniczek futsalowych Samuelem Janią? Myślę, że tu cała filozofia rekordu polega na tym, żeby rozwijać się i pod względem gry futsal, i pod względem gry na boisku. Są oczywiście określone priorytety, ale musimy współpracować i z akcentem na współpracować. To jest bardzo ważne. Mieliśmy spotkanie z panem prezesem, z zarządem klubu, z trenerem futsalu. Ja również w nim uczestniczyłem. Doszliśmy do pełnego porozumienia. Ustaliliśmy, że 3 treningi w tygodniu będą odbywać się na trawie. 2 treningi to będą treningi futsalowe, plus oczywiście gry kontrolne na boisku i na hali. Także doszliśmy do pełnego porozumienia i ustaliliśmy, że będziemy w bardzo ścisłej współpracy. I tu chcę też podkreślić, w ścisłej współpracy również z Centralną Ligą Juniorów Juniorek U17. No bo tak jak powiedziałem, tam mamy młode zawodniczki, młode, utalentowane zawodniczki, które chcemy wprowadzać do pierwszego zespołu. A w ogóle bardzo ważną kolejną cechą filozofii rekordu jest to, żeby jednak bazować na wychowankach. I te wychowanki będziemy chcieli do tego pierwszego zespołu wprowadzać. Zatem w równym stopniu, trenerze, życzymy zdrowia, powodzenia i szczęścia. Dziękuję, a na koniec powiem tylko, że cieszę się, że jestem tutaj w rekordzie, bo to jest po prostu wartościowy projekt jako całość. Jest futsal, jest... przypomnę tylko, że mamy 5 razy z rzędu mistrza Polski, mamy trzecią ligę na trawie, mamy zespół w Ekstralidze Kobiet, mamy również zespół w Ekstralidze Kobiet futsalu. To jest wartościowy projekt i warto tutaj pracować i działać. Dziękuję bardzo.